Dobry wieczór, Ewa Tułacz. Witam serdecznie w programie Dziewczyny z Fortuną. No i oczywiście, jak przystało na tytuł, mam trochę pieniędzy do rozdania. Mam też nadzieję, że jest kilka osób przed telewizorem, które zechcą te pieniądze wygrywać. Jeżeli tak, to już zapraszam do zabawy. Pierwsza zagadka. Z nami szukamy zwierzaka, ale takiego, w którego nazwie, uwaga, nie znajdą się litery A, U, E. Tak jest, reżyser polubił tego typu zagadki i męczy nas tymi literami. Zamiast tutaj bez jakiejś jednej konkretnej litery, to aż bez trzech liter, ale w związku z tym grupa poszukiwań nam się mocno zawęża, bo tych zwierząt jest znacznie mniej, więc jeżeli już macie jakiś pomysł, zapraszam do studia, bo może właśnie twój pomysł jest odpowiedzią z koperty. Jeżeli tak, 100 zł powędruje na twoje konto. Przypominam zasadę, ale oczywiście już czekam na pierwszy telefon. Im szybciej, tym lepiej. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz je zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Telegazety Telewizji Polsat. Przypomniałam szybko zasady, bo myślę, że skoro jest to zagadka na umiejętność kojarzenia, mimo że aż trzy litery musimy mieć na uwadze, szukając tej nazwy, to już powinna być pierwsza osoba, która wpadła na jakiś pomysł, a jeżeli tak, nie ma co czekać. Im szybciej sprawdzicie swoje pomysły, tym szybciej zagadka zostanie rozwiązana. To wy narzucacie tempo w tym programie i mam nadzieję, że dziś, mimo późnej pory... Oj, proszę. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Słoń. Słoń. To jest dobry pomysł. I jakże głośno poda odpowiedź, ale bardzo mnie to cieszy. Słoń. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale dobry pomysł. Słuchajcie, przy tej zagadce samo znalezienie takiego pomysłu to już jest niezłe wyzwanie, no bo jak się tak zastanowimy, zwierzę bez liter A, U, E. No te zwierzaki, które znamy, te takie najpopularniejsze, to zwierzęta, które akurat nie mają... mają te litery w sobie. No właśnie, coś mi tu reżyser namieszał, jak zwykle. Mają te litery w sobie, przynajmniej jedną z tych liter, także znalezienie takiej, w której tych trzech liter nie będzie, to już jest nie lada wyzwanie. Słuchajcie, samo rozłożenie na czynniki pierwsze tego polecenia sprawia problem. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Wilk. Wilk, o też dobry pomysł, faktycznie. Da się, ale jeszcze nie z koperty, także wciąż czekam na odpowiedź, za którą oddam 100 zł. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, zapraszam do studia, bo tak jak mówiłam, nie ma wiele tych zwierząt. Jak wykluczymy wszystkie te trzy litery, zostanie nam niewielka grupa. Więc jeżeli masz jakiś pomysł, chociaż trudniej na niego wpaść, to tym większa szansa, że będzie to odpowiedź z koperty. Pytanie, kto o tak późnej porze, na początku weekendu, jest w stanie jeszcze myśleć, zastanawiać się, bo pewnie po całym tygodniu jesteśmy troszeczkę zmęczeni. Także pewnie większość osób o tej porze zażywa snu. A kto siedzi przed telewizorem, zapraszam serdecznie. 100 zł do wygrania. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Początek programu, a mi już zaczyna głos odbierać. No dobrze, to ten głos oddaję wam w takim razie. Mam nadzieję, że zasypiecie mnie pomysłami. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Może kot? O, dobry pomysł, faktycznie. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale kot to chyba jedyne z tych zwierząt, które nasuwają nam się jako jedne z pierwszych na myśl, bo to takie zwierzę dość popularne i pasuje do tej zagadki. Natomiast nie jest to odpowiedź z koperty, ale to zwierzę, które jest w kopercie, też znacie. Na pewno nie potrzebujecie do tego jakichś atlasów zwierząt czy jakiejś specjalistycznej literatury, żeby odgadnąć, co ukryło się w kopercie. Natomiast pytanie, kto jako pierwszy właśnie na to zwierzę wpadnie, bo to tak właśnie jest, że jeżeli siedzi kilka osób przed telewizorem, to każda z tych osób, zastanawiając się nad tym, wpadnie na inny pomysł. Właśnie dlatego warto te swoje pomysły jak najszybciej sprawdzić, bo pewnie już ktoś z was ma na myśli właśnie to zwierzę, które dziś ukryło się w kopercie. To kto skojarzył coś jeszcze? Bo trzy propozycje na tablicy. Słoń, wilk, kot. Jakie jeszcze zwierzę nie posiada w swojej nazwie liter A, U, E?
o tyle utrudnione jest poszukiwanie takich zwierząt, że wykluczone są te trzy samogłoski. Gdyby to były spółgłoski, pewnie byłoby łatwiej takie nazwy znaleźć. A samogłoski dość często pojawiają się w języku polskim, więc może być z tym problem i reżyser chyba zaczyna to rozumieć, bo zaproponował więcej pieniędzy. 200 zł do wygrania. No tak to jest. Najpierw się polecenie wymyśli, a dopiero potem zdarza się, że do reżysera dociera, że jednak wyzwanie jest większe niż mogłoby się wydawać, patrząc na samo polecenie. No dobrze, w takim razie 200 zł do wygrania za zwierzę z koperty. Kto ma jakiś pomysł? Nie ma problemu z trafieniem do studia, bo już zdążyłam usłyszeć 3 telefony, a program dopiero się rozpoczął. I jest kolejny telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Może bubr? Bubr. Da się. Chociaż faktycznie, jak tak podajecie jakieś nazwy, to zanim się te wszystkie litery w głowie posprawdza, to też chwila mija, także nie dziwię się, że trudno jest wpaść na taki pomysł. 200 zł do wygrania. 4 propozycje, ale jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty. W każdej chwili to się może wydarzyć. Kto z was pomyślał jeszcze o jakimś zwierzęciu? Słoń, wilk, kot, bubr. To są wasze skojarzenia do tej pory. Kto z was ma jeszcze jeden pomysł? Zwierzę, które jest w kopercie, też znacie. Naprawdę nie trzeba korzystać z jakiejś specjalistycznej literatury czy jakichś informacji dodatkowych, żeby to zwierzę skojarzyć czy znać. Pytanie, kto jako pierwszy akurat właśnie na to zwierzę wpadnie, bo każdy, patrząc na tę zagadkę, na to polecenie, pomyśli o jakimś innym zwierzęciu. Dlatego właśnie ważne jest, żeby każda osoba, która pomysł ma, sprawdziła swój pomysł na antenie, bo tym szybciej rozwiążemy zagadkę, a ponieważ to późna pora, początek weekendu, więc nie ma tych osób przed telewizorem wiele, tym bardziej ważne jest, żeby każda z tych osób, która tam jest po drugiej stronie ekranu, sprawdziła swój pomysł, jeżeli taki pojawi się w głowie. 200 zł do wygrania za zwierzę z koperty. Wiemy, że jest tam zwierzę, w którego nazwie nie pojawią się litery A, U, E. Wiemy też, że nie będzie to słoń, wilk, kot i bubr. W takim razie, jakie jeszcze zwierzę przychodzi nam do głowy? 200 zł do wygrania. Na pewno warto sięgnąć po te pieniądze. To pierwsza nagroda w dzisiejszym programie. No i mam nadzieję, że uda nam się szybko zagadkę rozwiązać i przejść do kolejnych. Reżyser mówi, że na dziś przygotował też różnego rodzaju zagadki, także jeżeli poradzimy sobie z tą sprawnie, to myślę, że każdy będzie miał okazję znaleźć dziś coś dla siebie. No ale tempo to jest coś, co ma znaczenie w tym programie, bo to wy to tempo narzucacie. Ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was. Już tych telefonów usłyszałam 4, ale jeszcze nie pojawiła się odpowiedź z koperty. W takim razie każdy, kto próbuje swoich sił przy okazji tej zagadki, ma jeszcze szansę. Może teraz. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Jaka odpowiedź? Już? Można? Jaka odpowiedź? Baniak. Takie zwierzę, tak? Tak, baniak. No, po pierwsze, to tutaj znajomość alfabetu się kłania, bo jednak jest tam litera A, jakby nie patrzeć. Po drugie, no jakieś, no nie wiem, z jakiej grupy pan tutaj to zwierzę wyłowił. Umówmy się, że nie będę zapisywać na tablicy. Kto ma inny pomysł? Taki bardziej adekwatny do zagadki, bo o to właśnie chodzi. Dobrze, żeby zwiększyć koncentrację, bo to tak się zdarza bliżej weekendu, że jednak trudno nam się skoncentrować na zagadce, nawet jeżeli decydujemy się na wybranie numeru do studia, to może więcej pieniędzy sprawi, że jednak będziemy wybierać numer dopiero, kiedy będziemy mieli jakiś sensowny pomysł dotyczący zagadki, dobrze? 300 zł do wygrania. Przypominam polecenie, bo zdaje się, zdążyło niektórym z głowy wylecieć, zwierzę bez liter A, U, E. Nie będzie to słoń, wilk, kot, bubr i na pewno nie bań. Jak? Kto ma kolejny pomysł? Jakiś taki bardziej pasujący do zagadki. Śmiało, gwiazdka 7301, ten numer wybieramy z komórek, a z telefonów stacjonarnych 704-304-301. I mimo, że dopiero pierwszy raz przypominam dziś w programie te numery, to już zdążyliście tutaj do studia trafić. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Tygrys. Tygrys. Dobry pomysł, faktycznie.
Nie jest to odpowiedź z koperty, ale na pewno pasuje do zagadki. Cieszę się, że wróciliśmy do tego tematu. Słuchajcie, no jest naprawdę bardzo późno, więc brawa dla tych osób, które już sprawdziły swoje pomysły, które przede wszystkim na te pomysły wpadły. Bo nie jest łatwo, jak szukamy jakiejś nazwy zwierzęcia w pamięci i wykluczamy tylko jedną literę, to na pewno jest łatwiej taką nazwę z głowy wyłowić. Ale jak już wykluczone są trzy litery A, U, E, no to już tak łatwo nie jest. A 300 wyczekają i mimo, że jest to pewne utrudnienie, to już kilka pomysłów usłyszałam. Kto następny? Bo nie ma problemu z trafieniem do studia. Także jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, na pewno warto wybrać numer, póki jeszcze zagadka jest z nami, no bo nie mogę wam obiecać, że ta zagadka za chwilę jeszcze tutaj będzie, więc jeżeli macie jakieś pomysły, sprawdzamy teraz. Im szybciej to się wydarzy, tym szybciej ktoś z was wygra pieniądze i tym szybciej reżyser będzie miał okazję zaprezentować swoje kolejne zagadki. 300 zł za odpowiedź z koperty. Dobrze, ja może podyktuję numer. Jeżeli jest ktoś, kto ma pomysł, niech teraz wybierze numer razem ze mną. Uwaga, z komórki gwiazdka 7301. A z telefonu stacjonarnego 704-304-301. No i uwaga, sprawdźmy, czy ktoś jednak sobie poradził. No już kilka pomysłów wykluczyliście. Robi się coraz trudniej, tym bardziej, że nie ma wiele tych zwierząt. Jak wykluczymy każdą z tych trzech liter A, U, E, to niewiele tych możliwości nam zostaje, a już słoń, wilk, kot, bóbr, tygrys to zwierzaki, które na tablicy się pojawiły. Co jeszcze? Na pewno jest jeszcze jedno zwierzę. Czy są jeszcze jakieś? Nie wiem. Bo no, skoro jest kilka osób przed telewizorem, które próbują swoich sił, to tak jak mówiłam, każdy wpadnie na jakiś inny pomysł, każdy inaczej skojarzy. Tak to bywa z tymi zagadkami. No, umiejętność kojarzenia. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym momencie pojawi się odpowiedź z koperty. Natomiast w kopercie jest zwierzę, które znacie. Nie musicie korzystać z jakichś atlasów zwierząt, czy jakiejś literatury, która by nam w tym pomogła, bo jest to zwierzę, które znacie. Pytanie, kto jako pierwszy na nie wpadnie. 300 zł do wygrania. No, ale nie słyszę telefonu. Czyżby skończyły się pomysły, czy jednak jest ktoś, kto skojarzył jeszcze jakieś zwierzę? No kto? Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Jeżeli masz jakiś pomysł, jeżeli wpadłeś na jakiś pomysł, to już masz sporą przewagę nad innymi, bo nie jest łatwo wpaść na taki pomysł, kiedy aż trzy litery są wykluczone. No to teraz trzeba jeszcze sprawdzić swój pomysł na antenie, a problemu z trafieniem do studia nie ma, bo już zdążyłam sporo telefonów usłyszeć. Pytanie, jak szybko usłyszę odpowiedź z koperty? To jeszcze próbuję swoich sił. Może ktoś nowy dołączył do zabawy i właśnie się zastanawia nad takim zwierzęciem, a może jest ktoś, kto już jakiś swój jeden pomysł sprawdził i w międzyczasie udało się skojarzyć jeszcze jakąś nazwę zwierzęcia. No to jeszcze szansa jest. 300 wyczekają, a zwierzę jeszcze w kopercie, także ktoś z was, kto próbuje, zastanawia się, ma szansę na wygranie tych pieniędzy. Ja wiem, że się zaczął weekend, ja wiem, że nawet jeżeli o takiej późnej porze siedzimy przed telewizorem, to na pewno nie chce się myśleć, tylko ewentualnie coś obejrzeć albo tak bezwiednie popstrykać automatycznie pilotem i zerknąć, co tam się dzieje. Ale przypominam, że do wygrania 300 zł, więc jeżeli jesteś w stanie chociaż na chwilę się zatrzymać, wpaść na jakiś pomysł, to warto sprawdzić, czy jest to odpowiedź z koperty, bo można wygrać 300, nie wychodząc nawet z domu. Tylko trzeba mieć ten pomysł. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. No to kto skojarzył? Zwierzę bez liter A, U, E. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Łoś. O, ciekawy pomysł, ale nie jest odpowiedź z koperty, faktycznie. Znamy to zwierzę, ale to jeszcze nie to, chociaż sprytnie. Sprytnie wyłowione.
Słuchajcie, no w reżyserce też dzisiaj weekendowe nastroje, bo reżyser się zastanawia, jak robi łoś. No, jeżeli liczy na to, że ja tutaj będę naśladować dźwięki tych zwierząt, które się tutaj pojawiają, to się trochę przeliczył, ale jeżeli ma ochotę nam zademonstrować, to serdecznie reżysera zapraszam do studia. Może się przyda jakaś tutaj dźwiękowa podpowiedź na przykład, albo zademonstrowanie tego już, co na tablicy jest. Śmiało, śmiało, panie reżyserze, proszę się nie wstydzić. 300 zł do wygrania. Nie musi się pan w ogóle pokazywać, przecież na wizji wystarczy tutaj swojego głosu udzielić. No jakoś się zawstydził reżyser jednak. No co zrobić, no. Nie dzisiaj, mówi. Poczeka, jak będzie miał jakiś taki lepszy nastrój. Dobrze, słuchajcie, wróćmy do zagadki, bo żarty żartami, a tu czas biegnie, pieniądze do wygrania, a to wy narzucacie tutaj tempo. Jeżeli macie kolejny pomysł, zapraszam. Zwierzę bez liter A, U, E. Nie słoń, nie wilk, nie kot, nie bóbr, nie tygrys i nie łoś. Choć wszystkie te pomysły są dobre, pasują do zagadki, a nie jest łatwo wpaść na pomysł, kiedy aż trzy litery są wykluczone. Jeżeli w takim razie masz pomysł, nie czekaj, aż ktoś cię wyprzedzi. Wybierz numer i sprawdź, czy twoja odpowiedź jest odpowiedzią wartą 300 zł. Będzie szkoda, jak ktoś cię wyprzedzi, a to czasem chwila decyduje o tym, że ktoś inny złapie za telefon wcześniej. Jeżeli okaże się, że poda odpowiedź, którą miałeś na myśli, będzie to odpowiedź z koperty. 300 wyprzejdą koło nosa. A szansa jeszcze jest. Dobrze, dyktuję numery. Jeżeli są osoby przed telewizorem, które mają pomysł, nieważne czy te śmiałe, czy mniej śmiałe, ważne, żeby wybrać numer i żeby swój pomysł sprawdzić, bo szansa na 300 zł wciąż jest. Uwaga, telefony komórkowe w dłoń i gwiazdka 7301. A z telefonów stacjonarnych wybieramy 704 304 301. I? No, kto wybiera numer? Tylko pamiętajcie, dzwonimy już z gotowym pomysłem, bo może się okazać, że nie przyjdzie nam do głowy tak szybko ten pomysł, jakbyśmy sobie tego życzyli, będąc już na antenie, więc warto mieć przygotowaną odpowiedź, żeby wszystko było jasne. 300 zł do wygrania. Jakie zwierzę ukryło się w kopercie? Kto ma jeszcze jakieś skojarzenie? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, dzięcioł. Dzięcioł. Tak, nie ma faktycznie tam żadnej z tych liter. Ale to nie dzięcioł. Jeszcze sprawdzę, ale no nie, nie ma faktycznie. Chociaż jak tak słyszę, jak tak usłyszałam tę nazwę na początku, to tak mi się wydawało, że może chociaż jedna z tych liter się pojawiła, ale nie, wszystko się zgadza. Dobrze, w takim razie, jeżeli macie jakiś pomysł, jeszcze zapraszam. Sporo tych propozycji. Dzięcio, łoś, tygrys, bóbr, kot, wilk, słoń. To pomysły, które podaliście. Co jeszcze przychodzi wam do głowy? Jeżeli wiecie, gwiazdka 7301 albo 704-304-301. No i tak sobie myślę, reżyserka, bo ktoś tutaj musi myśleć, że jak już chcemy kończyć program, kończyć zagadkę. Programu, mam nadzieję, jeszcze nie kończymy. Jeżeli chcemy kończyć zagadkę, to ja bym zapłaciła za każdy nowy pomysł, bo skoro od samego początku trudno jest na pomysł wpaść, no to dlaczego nie zapłacić za każdą nową propozycję? No dobrze, tylko mam nadzieję, że jeszcze jakiś pomysł się pojawi w głowie, bo nie jest łatwo. 50 zł od tej pory gwarantowane pieniądze. Reżyser już nie ma wyboru, już zaproponowałam, to już protestować nie może. Gwarantowane 50 zł. Szukamy zwierzęcia bez liter, uwaga, A, U, E. No i nie będzie to słoń, wilk, kot, bóbr, tygrys, łoś i dzięcioł. Kto ma inny pomysł? Od tego momentu do wygrania gwarantowane pieniądze. Każdy, kto ma nowy pomysł, trafi tutaj do studia z tym pomysłem, nie odejdzie z niczym. Najgorsze, co może się wydarzyć, to to, że wygrasz 50 zł, a jeżeli będzie to odpowiedź z koperty, oddaję 300, więc naprawdę szkoda zwlekać.
kiedy czekają pewne pieniądze. No tylko zastanawiam się, jak to jest z tymi pomysłami, skoro od samego początku nie jest łatwo na taki pomysł wpaść. To nie wiem, jak teraz, kiedy już kilka tych propozycji podaliście, a jednak. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Motyl. Motyl. Świetnie, 50 zł wędruje w pani ręce. Zobaczcie, zwierzę, które znamy, a dopiero teraz pojawiło się w programie. Spróbujcie w takim razie. Na pewno ktoś z was ma na myśli to zwierzę, które jest w kopercie, dlatego warto sprawdzić swoje pomysły. Motyl, 50 zł powędrowało do pani za właśnie to zwierzę. Każdy z nas to zwierzę zna. No właśnie, to zastanówmy się, o jakim zwierzęciu zapomnieliśmy, bo to zwierzę, które jest w kopercie, też znamy. Naprawdę nie trzeba tutaj znać jakieś wyjątkowe, egzotyczne gatunki, żeby poradzić sobie z tą zagadką. Dlatego śmiało, jeżeli macie jeszcze jakieś skojarzenie, warto wybrać numer do studia. 300 zł za odpowiedź z koperty, no i oczywiście gwarantowane pieniądze za każdy nowy pomysł, więc szkoda by było nie spróbować i nie sprawdzić swojego pomysłu, kiedy na pewno wygrasz pieniądze. To co? Dyktuję numery i czekam na zwycięzcę. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. Każdy, kto ma pomysł, wybiera numer do studia i sprawdza swoją propozycję tutaj na antenie, tak żebyśmy za moment mogli przejść do kolejnej zagadki. Kto wie? Zwierzę bez liter A, U, E. Ja wiem, że trzeba się chwilę zastanowić, bo przychodzi nam do głowy kilka nazw, jedna, druga, trzecia. Okazuje się, że w każdej przynajmniej jedna z tych liter się pojawia. Ale jest w kopercie zwierzę, które znacie, więc jeżeli spróbujecie jeszcze w waszej pamięci poszukać, to jest szansa, że właśnie to zwierzę uda wam się znaleźć, tak jak te, które przypomnieliście do tej pory. Słoń, wilk, kot, bóbr, tygrys, łoś, dzięcioł i motyl. Co jeszcze? Bo 300 wyczekają. Koniec zagadki się zbliża, także mam nadzieję, że ktoś jeszcze jakiś pomysł ma. Kto jest jeszcze o tej porze przed telewizorem? No, do tej pory kilka osób usłyszałam. Na pewno nie ma tłumów, bo to późna pora. Początek weekendu, więc pewnie każdy jakieś swoje plany na tę noc piątkową miał. Ale jeżeli ktoś tam jest po drugiej stronie, a do tego udało się skojarzyć jeszcze jakieś zwierzę, to nie ma co zwlekać. 300 zł do wygrania za odpowiedź z koperty i gwarantowane 50 zł za każdy nowy pomysł. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Drost. Drost. Jeszcze nie. 50 zł dla pana, bo super pomysł. Faktycznie. Drost. To co? Może z tym telefonem uda się zagadkę rozwiązać? Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. Jeżeli ktoś pomyślał o innym zwierzęciu niż pan, który trafił przed momentem, to nie ma co czekać. Trzeba jak najszybciej wybrać numer do studia i wygrać pieniądze. Dwie osoby wygrały po 50 zł, ale 300 to wciąż aktualna propozycja. No dobrze, to kto nie śpi, poradził sobie z zadaniem i ma jeszcze jakiś pomysł, no i daje sobie szansę na wygranie pieniędzy, bo przypominam, że od pewnego momentu płacę za każdy nowy pomysł, także nawet jeżeli okazałoby się, że nie będzie to odpowiedź z koperty, i tak wygrasz pieniądze. Nie odejdziesz z niczym, jeżeli pojawisz się tutaj z pomysłem. $300 za zwierzę z koperty i gwarantowane 50 zł na wypadek, gdyby okazało się, że jest to jeszcze jakieś inne zwierzę, o którym zapomnieliśmy. Słoń, wilk, kot, bóbr, tygrys, łoś, dzięcioł, motyl i drost. Kto ma jeszcze jeden pomysł?
No bo jest jeszcze jedno zwierzę, o którym zapomnieliśmy. No, reżyser mówi, że nas tutaj musi jakoś ograniczyć czasowo i nie za bardzo wiem, jak go odwieść od tego pomysłu, no bo może faktycznie jakaś mobilizacja czasowa to coś, co się przyda. Jeżeli ktoś z was skojarzył jeszcze jakieś zwierzę, to te 10 chwil na pewno wystarczy na trafienie do studia, także spróbujmy w ciągu 10 chwil rozwiązać zagadkę. Może faktycznie uda się tutaj pod jakąś lekką presją czasową tę zagadkę faktycznie rozwiązać. To nie jest tak, że narzucamy wam tutaj to ograniczenie czasowe, dlatego że chcemy was zestresować, tylko czekają kolejne zagadki. Im szybciej poradzimy sobie z tą, tym szybciej przejdziemy do kolejnych i tym więcej tych zagadek zdążymy dziś rozegrać. A program do najdłuższych nie należy, więc tym bardziej chciałabym wam rozdać jak najwięcej pieniędzy, póki jeszcze szansa jest. Dwie osoby wygrały po 50 zł. Szansa na 300 zł wciąż jest, ale czasu coraz mniej. Mamy 8 chwil. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dzik. Dzik. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale 50 zł do państwa chyba wędruje, bo słyszałam tam praca zespołowa, także za dzika 50 zł, brawo. No zobaczcie, co dwie głowy to nie jedna, jeżeli faktycznie macie okazję o tej porze późnej wpaść na pomysł, to super, a jeżeli możecie skorzystać również z pomocy kogoś, kto obok siedzi, tym lepiej. Dzik wart 50 zł, a jakie zwierzę jest warte 300 wy? 7 chwil. Może powiem tak, w kopercie jest mniejsze zwierzę niż dzik. Więc jeżeli ktoś z was pomyślał o jakimś mniejszym zwierzęciu od dzika, to duża szansa, że to będzie odpowiedź z koperty. Powiem więcej, mniejszy niż dzik, a większy niż motyl. Mam nadzieję, że pomogłam. 7 chwil. Niewiele tego czasu. 6. Ja może nie będę mówić na głos, ile tych chwil zostało, bo jak tylko powiem głośno, to reżyser sobie przypomina i to odliczanie biegnie dalej. Także kto jest gotowy, zapraszam. Czasu zostało niewiele. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301 to dwie drogi do studia. Kto skojarzył jeszcze jakieś zwierzę bez liter A, U, E? To są samogłoski, więc tym trudniej jest nam takie nazwy znaleźć, bo jednak w języku polskim samogłoski to jest coś, co się w zasadzie pojawia w prawie każdym słowie. Ale zobaczcie, udało wam się wyłowić kilka takich nazw, w których te litery się nie pojawiają. No ale wciąż czekam na tę jedną konkretną nazwę wartą 300 zł. Zostało 5 chwil. Za 3 propozycje zapłaciłam po 50 zł. Ale już chciałabym oddać 300. No i chciałabym też przejść do kolejnych zagadek. Kto mi w tym pomoże? Kto wpadł na jeszcze jeden pomysł? Śmiało, tu nie ma co czekać. Nie ma problemu z trafieniem do studia. W każdej chwili, jeżeli wybierzesz numer, mogę cię tutaj usłyszeć. Także jeżeli masz pomysł, być może dopiero w tym momencie ten pomysł pojawił się w głowie. Jeżeli jesteś pewien, pewna, że nie ma w tej nazwie liter A, U, E, to warto od razu wybrać numer do studia. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. 300 zł do wygrania, no i oczywiście gwarantowane pieniądze, gwarantowane 50 zł za każdy nowy pomysł, więc nic nie tracisz, a zyskać się możesz. Pytanie, ile? Czy to będzie 50 zł czy 300? No, zostały tylko 3 chwilki. To o jakim zwierzęciu zapomnieliśmy? Znacie to zwierzę, tak jak te zwierzaki, które podawaliście do tej pory. Naprawdę nie trzeba tutaj jakichś atlasów zwierząt wyciągać, żeby znaleźć w głowie nazwę tego zwierzęcia. Dwie chwile. No,
Mam nadzieję, że ktoś wybiera numer do studia. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Czy ktoś z was jednak skojarzył? No ja czekam na jedną sprytną osobę, która mimo późnej pory jest przed telewizorem, a do tego udało się wpaść na jakiś pomysł, bo skoro jest to późna pora, jesteśmy zmęczeni, mamy za sobą cały dzień, to pewnie za bardzo myśleć się po prostu nie chce. Chcemy sobie odpocząć, a tutaj jednak jakiś wysiłek intelektualny trzeba odbyć, żeby wpaść na pomysł. No, słuchajcie, coraz mniej tego czasu, a nie usłyszałam jeszcze odpowiedzi. Została ostatnia chwila. Ja wiem, że kiedy tyle tych propozycji wypowiedzieliście, naprawdę trudno jest teraz wpaść na nowy pomysł. Od samego początku tej zagadki niełatwe było skojarzenie jakiegoś zwierzęcia, które by pasowało, no bo wykluczyliśmy litery A, U, E, więc poszukiwania nie były łatwe. A co dopiero teraz, kiedy większość tych nazw już zapisałam na tablicy, już podaliście, ale na pewno coś jeszcze zostało. Co? Jakie zwierzę jeszcze udało się skojarzyć? 300 zł do wygrania. Słuchajcie, to jest ostatni moment, nie ma co czekać. Jeszcze jeden pomysł. Słuchajcie, naprawdę szkoda czekać teraz, kiedy no jesteśmy, mam nadzieję, na finiszu tej zagadki, kiedy większość z tych nazw już na tablicy. Co jeszcze udało się skojarzyć? Zwierzę bez liter A, U, E. Mniejsze niż dzik, ale większe niż motel. No, czas minął. Nie wierzę. Nikt nie skojarzył jeszcze jednego zwierzęcia? Ja wiem, że łatwo nie jest, ale no, jeżeli spróbowało chociaż kilka osób się zastanowić, to ktoś musiał wpaść na pomysł. A kiedy do wygrania gwarantowane pieniądze, naprawdę szkoda by było tego pomysłu nie sprawdzić. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. I? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Indyk. Indyk, 50 zł, faktycznie pasuje. Dobrze znalezione, indyk. Ale to nie indyk, schował się w kopercie, chociaż faktycznie mniejszy od dzika, większy od motyla, więc to się zgadza. Dobrze, zróbmy tak, ponieważ nie usłyszałam jeszcze odpowiedzi z koperty, a no, nie chciałabym wam odbierać szansy na wygranie pieniędzy przy okazji tej zagadki, pieniędzy za odpowiedź z koperty, bo już kilka osób wygrało po 50 zł. Dajmy tę ostatnią szansę, reżyserka, co? I może w związku z tym zaproponujemy więcej pieniędzy? 500 do wygrania. No dobrze, to jakie zwierzę jeszcze zostało? Bo skoro udało nam się ustalić, że do wygrania jest więcej pieniędzy, no to byłoby szkoda, gdyby się okazało, że w tym momencie już nikt nie ma pomysłu. 500 za odpowiedź z koperty.
gwarantowane 50 zł, gdyby się okazało, że jeszcze oprócz tego zwierzaka jakiś inny jest, ale mam nadzieję, że z kolejnym telefonem usłyszę odpowiedź z koperty. No kto wie? No bo w tym momencie decyzja należy do was. Jeżeli to wy nie podejmiecie decyzji i nie usłyszymy odpowiedzi tutaj w studiu, no to wtedy decyzję będzie musiał podjąć reżyser. Czy czeka, czy jednak decyduje się na zmianę zagadki. A ponieważ mówi, że chciałby też zaprezentować kolejne zagadki, które na dziś przygotował, to obawiam się, że jednak byłby za tym, żeby zagadkę zmienić. Także kto ma pomysł, to jeszcze jest szansa, żeby ten pomysł sprawdzić i wygrać pieniądze. To jest 500 zł za odpowiedź z koperty, no i ewentualnie gwarantowane 50 zł na wypadek, gdyby było to jakieś inne zwierzę. Słoń, wilk, kot, bóbr, tygrys, łoś, dzięcioł, motyl, drost, dzik oraz indyk. Co jeszcze? O jakim zwierzęciu zapomnieliśmy? Słuchajcie, sporo pomysłów podaliście i to w dość szybkim tempie, mimo że wcale nie jest łatwo znaleźć pasujące zwierzę, kiedy reżyser ograniczył nas do tego, że aż 3 litery są w tej nazwie wykluczone. Dobrze, może skoro faktycznie ta zagadka od samego początku była sporym utrudnieniem, to może jakąś pierwszą literę podamy na ten ostatni moment. No, skoro chcemy, żeby zagadka została szybko rozwiązana, to może jak podamy tę pierwszą literę, to jest szansa, że ktoś szybciej skojarzy. Reżyserka, co wy na to? No na ten ostatni moment, na chwilę. No, jeżeli ktoś skojarzył zwierzę na tę literę, to jest szansa, że szybko usłyszymy odpowiedź. T. No, to z takich propozycji słyszałam tygrysa. Jakie jeszcze zwierzę na T nie posiada w swojej nazwie liter A, U, E? No, nie boimy się, wybieramy numer do studia. Nie ma co się bać, ja nie gryzę, rozdaję pieniądze i to z przyjemnością, więc mam nadzieję, że usłyszę telefon z odpowiedzią z koperty. Co się w tej kopercie znalazło? No, piękne zwierzątko. Chociaż nazwę ma taką, którą by się pewnie nie chciał pochwalić. Na pewno nikt z was też nie chciałby tak być nazywany, jak nazywa się to zwierzę, to na pewno. O jakie zwierzę może chodzić? Pół tysiąca, kto skojarzy? Tylko sprawdźcie wszystkie litery, upewnijcie się, że w tej nazwie na pewno nie ma liter A, U, E. No, w tej nazwie można zrobić i to nawet nie jeden, tylko chyba nawet kilka błędów ortograficznych, więc tym bardziej warto uważnie sprawdzać. No, śmiało, do odważnych świat należy, chociaż na pewno do odważnych nie należy to zwierzę. Kto skojarzył? No, mam nadzieję, że to narzędzie nie będzie mi już potrzebne. No, to czekam na tę odważną osobę, która nie będzie się obawiała, wybierze numer do studia i wygra pieniądze. 500 zł.
Chcę odpowiedź z koperty. Mam 5 chwil, to niewiele czasu, więc tym bardziej warto się pospieszyć. Ja wiem, że o takiej porze, 3 nad ranem, to akurat myślenie i to szybkie, to raczej nie jest nasza mocna strona, więc rozumiem, że trudno na ten pomysł wpaść, ale ktoś sobie musiał poradzić, ktoś musiał skojarzyć. Kto obserwował, co się dzieje przy tej zagadce i słuchał tego, co przy okazji tej zagadki mówię, to jest szansa, że skojarzył, o jaką odpowiedź chodzi. 500. To dla tych uważnych osób. Jakie to zwierzę? Na te. W tej nazwie można popełnić aż 3 błędy ortograficzne. A może właśnie dlatego nie podejmowaliście wyzwania, bo może stwierdziliście, że nie jesteście pewni tych liter tam i tej ortografii i stąd nie usłyszałam jeszcze tej propozycji. No mam nadzieję, że jednak ktoś tę nazwę skojarzył. Na te. Słuchajcie, zostały 4 chwile, a 500 wciąż do wygrania. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni i że ktoś z was wygra te pieniądze. Oby jak najszybciej, no bo nie ma sensu tutaj zwlekać z tą zagadką dłużej, skoro jest szansa, że ktoś z was skojarzył. No tylko ja do was zadzwonić nie mogę, to ktoś z was musi wybrać numer do studia. No to kto? Odważny. Wybierze numer do studia i poda odpowiedź z koperty. Zwierzę na T. Zostały 3 chwile. No wygląda zwierzę sympatycznie, ale nazwę już ma mniej sympatyczną. Na pewno nikt z nas nie chciałby być tak nazwany, jak nazywa się to zwierzę. Kto wie? Ładne zwierzę, które ma taką nazwę, jaką ma. No, może sobie czymś na to zasłużył. Nie wiem. 2 chwile. Kto skojarzył? Dobrze, ja już zdejmuję kopertę i mam nadzieję, że usłyszę odpowiedź. Jeżeli czekacie, to naprawdę nie ma sensu czekać, bo zostały 2 chwile, więc to w sam raz czas na wybranie numeru do studia. A im szybciej usłyszę odpowiedź, tym szybciej przerywamy odliczanie i biegniemy szybko do kolejnej zagadki. Ja już otwieram kopertę i mam nadzieję, że usłyszę odpowiedź. Jakie zwierzę? Wszystkiego się boi. No na pewno do odważnych nie należy. Futerkowe zwierzę, na te. Zapisując tę nazwę, można popełnić sporo błędów ortograficznych. Więc może dlatego nie braliście się za tę nazwę. Może mieliście jakieś obawy, ale to o to chodzi. To o to zwierzę chodzi. Ostatni moment. No uwaga. Używamy tego słowa często, nawet nie myśląc o zwierzęciu, bo to jest określenie, które no, zdarza się, że zostaje użyte w stosunku do ludzi. Więc no, chociaż pewnie nikt nie chciałby być tak nazwany, to jednak faktycznie to określenie się pojawia, nie tylko w kontekście nazwy zwierzęcia. Ostatni moment. No jakie zwierzę? Do odważnych nie należy. Jak to zwierzę się nazywa? Na te. No jeszcze chwilkę czekam, ale za chwilę będzie za późno, także nie ma co zwlekać, jeżeli udało ci się skojarzyć jeszcze jedną nazwę zwierzęcia, to wybierz numer jak najszybciej. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. No, to kto wybrał numer razem ze mną?
Ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was. Tych telefonów zdążyłam do tej pory usłyszeć naprawdę sporo, także to dowód na to, że po pierwsze kilka osób przed telewizorem jest, po drugie potraficie szybko, sprawnie kojarzyć no późnej pory, bo to naprawdę nie jest łatwe o takiej godzinie próbować się zastanawiać, myśleć i szukać w pamięci nazw zwierząt, szczególnie kiedy szukamy nazwy, z której wykluczyliśmy aż trzy litery A, U, E. Jakie to zwierzę? Na T. Ładne zwierzę, ale nazwę ma jaką ma. No, do odważnych nie należy, dlatego taka nazwa. Jak to zwierzę się nazywa? Słuchajcie, ktoś musiał skojarzyć, a jeżeli tak, to nie ma co czekać. 500 do wygrania za nazwę zwierzęcia. Jaką? Kto wie? No, został ostatni moment, więc mam nadzieję, że usłyszę telefon. Czas minął. A to zwierzę to... Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Ktoś musiał skojarzyć. Kto? No nie ma się co bać. Trzeba wybrać numer do studia i wygrać 500. No nie ma się co zachowywać jak to zwierzę. Jeżeli znasz odpowiedź, czeka cię wygrana. Na te. Znacie tę nazwę, bo ona jest używana nie tylko w kontekście nazwy zwierzęcia, ale też no, często zdarza się, że usłyszymy ją właśnie jako określenie jakiejś osoby. No, nikt nie chciałby być tak nazwany, aczkolwiek takie określenie się czasem pojawia. Moment, reżyserka, momencik. No nie będę teraz pokazywać odpowiedzi, bo to bez sensu. No 500 do wygrania, może ktoś wie. To chociaż dwie minuty, co? No, czekaliśmy do tej pory i teraz tak... Ja wiem, że już powinniśmy przejść dalej, ale... No, dwie minuty. Gotowi? No to czas, start. Dopóki się reżyser nie rozmyślił, warto z szansy skorzystać. 500 za zwierzę. Jakie? Na te. Oj, można popełnić błędów ortograficznych sporo w jednej tej nazwie, ale tym się przejmować nie musicie, no bo jeżeli wiecie, jaka to nazwa, wybierzecie numer do studia i ją podacie. Będzie to odpowiedź koperty, wygrywacie 500. Minuta i 30 kilka sekund. Zwierzę bez liter A, U, E. Minuta 20. No, kto się wykaże refleksem i odwagą i poda nazwę tego zwierzęcia. Zwierzęcia, które do odważnych nie należy. Minuta. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Ktoś musiał skojarzyć. Jeżeli tak, jeżeli jest chociaż jedna osoba, która wie, to nie ma co czekać. Im dłużej zwlekasz z wybraniem numeru do studia, tym dłużej my czekamy na odpowiedź i przeciąga się niepotrzebnie ta zagadka w czasie. Także jeżeli ktoś skojarzył, zapraszam. Zostało 30 parę sekund na w zasadzie szybkie wybranie numeru do studia. Oczywiście zapraszam kogoś, kto wie, o jakie zwierzę chodzi. Jeżeli nie wiesz, daj szansę komuś, kto sobie z tą zagadką poradził. 20 kilka sekund, no to kto zdąży, bo naprawdę niewiele tego czasu zostało. 500 za zwierzę na literę T. Coraz mniej czasu. Czy usłyszę telefon? No śmiało, kto jest w drodze do studia, bo zostały sekundy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... I ktoś musiał skojarzyć.
to już wiem, czemu reżyser tak pospieszał. No i co teraz? Słuchajcie, reżyser już takie strasznie dziwne rzeczy opowiada mi to słuchawki, że chyba naprawdę najwyższa pora kończyć ten program, bo trudno mi się będzie skoncentrować na prowadzeniu programu, słysząc takie rzeczy. Już to zaczyna mi prawie rapować do słuchawki. W dobrym humorze jest. To dobrze, to ważne, żeby być w dobrym humorze, szczególnie kiedy weekend się rozpoczął. Myślę, że to jest dobry powód dla każdego, żeby jednak się cieszyć. Natomiast no mam nadzieję, że ktoś przed telewizorem, kto ma pomysł, skojarzył tę nazwę, jest bardziej skoncentrowany niż reżyser dzisiaj i wybiera numer do studia, bo jeszcze jest szansa na 500. Także póki jeszcze cała ekipa w miarę sprawnie się zachowuje, to zakończmy ten program jak należy. 500, kto skojarzył to zwierzę? Na te. No, nie należy do odważnych to zwierzę. Mało tego, zapisując tę nazwę, oj, można tam popełnić kilka błędów ortograficznych, a może dlatego jakoś nie spróbowaliśmy w ogóle tej nazwy wykorzystać, może nie mieliśmy pewności. No dobrze, to kto jednak skojarzył, wybiera numer do studia i sięga po 500. Śmiało. 4 osoby wygrały po 50 zł. Czekam na 5. i ostatniego zwycięzcę w dzisiejszym programie. No ale żebym zdążyła oddać 500, to muszę tę osobę usłyszeć teraz. Te wszystkie dziwne dźwięki w tle nie pomagają się skoncentrować. Ja wiem, ale reżyser właśnie w momencie, kiedy musimy kończyć program, kiedy trzeba się skupić na wybieraniu numeru, to jakoś nas atakuje tymi dźwiękami. Nie wiem, sygnalizuje nam po prostu, że czasu już za bardzo nie ma. Dobrze, jeżeli jest ktoś, kto faktycznie sobie poradził, przypomniał sobie tę nazwę i chce wygrać 500, to ja dyktuję numery, niech taka osoba wybierze numer razem ze mną. Uwaga, z telefonu komórkowego wybieramy gwiazdka 7301, a ze stacjonarnego 704-304-301. Ale tylko ktoś, kto wie, skojarzył tę nazwę. No bo jeżeli ktoś nie wie, to naprawdę szkoda, żeby odbierał szansę komuś innemu. No to kto odważny sięgnie po 500? No i kto się nie boi ortografii? Tu nie trzeba zapisywać tego wyrazu, nie trzeba go literować, bo może tego się obawiacie. Trzeba po prostu podać tę nazwę. Także jeżeli to was w jakiś sposób martwi, to niepotrzebnie. Jakie to zwierzę? No spokojnie, reżyserka, dajcie jeszcze chwilę. No przecież jeżeli ktoś zna odpowiedź i wybierze numer, to zdążymy tę osobę usłyszeć. No ja nie mogę do kogoś zadzwonić, także jeżeli ktoś wie, to jeszcze zdąży. Jedno słowo. Zwierzę na T. Trudne do zapisania pod względem ortograficznym, ale na szczęście nikt z was nie musi tej nazwy zapisywać. Wystarczy ją wypowiedzieć, żeby wygrać 500. Pytanie, kto skojarzył, bo musimy kończyć program. No właśnie. No dobrze, to ile tego czasu zostało, bo tak nas tu straszysz, Marciku, i straszysz, a jak tam stoimy z tym czasem? Minuta. To faktycznie niewiele, ale na wybranie numeru na pewno wystarczy, bo jeżeli ktoś zna odpowiedź, to wystarczy szybko wybrać numer. Jeszcze szansa jest. Uwaga, gotowi? No bo niestety muszę to powiedzieć. Czas. Start. Już próbowałam czasami nie mówić, to wystartują beze mnie, to już wiem. Także jeżeli ktoś ma pomysł, to mam nadzieję, że w ciągu tych 50 już sekund zdąży wybrać numer do studia. Warto, 500 czeka. Na pewno kasa się przyda, jak pojawi się na koncie. No ale trzeba jeszcze po tę kasę sięgnąć. Oby jak najszybciej, bo czasu teraz mniej. 30 kilka sekund. Jakie to zwierzę? Na te. Znacie to zwierzę. Niecałe pół minuty.
taka nazwa, no pewnie, gdyby to zwierzę miało jakąś świadomość, to pewnie nie byłoby zadowolone z faktu, jak się nazywa. No. Co tu dużo mówić. Kilkanaście sekund. Kto skojarzył? I uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Pół tysiąca do wygrania. Słuchajcie, byłoby szkoda, bo chwilę czekam na tę odpowiedź, gdybyśmy mieli zakończyć ten program nie oddając pół tysiąca. No szkoda, byłoby szkoda. Ktoś z was może wygrać te pieniądze. Te pieniądze są dla was. No i od was zależy, czy ktoś z was się po nie zgłosi, czy nie. Może jest, no nie wiem, jedna, dwie, może trzy osoby przed telewizorem o tej porze, które znają rozwiązanie, skojarzyły nazwę tego zwierzęcia. To wybierzcie numer razem ze mną i zakończmy tę zagadkę i program. Gotowi? Z telefonu komórkowego gwiazdka 7301, a ze stacjonarnego 704 304 301. No, nie mamy już czasu, także jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. Ktoś jeszcze zdąży, jeżeli teraz wybierasz numer, jeszcze cię zdąży usłyszeć. Nie pokazałam jeszcze odpowiedzi. Jak pokażę, ta odpowiedź będzie już za późno. To kto? Rzutem na taśmę. Zdążę się tutaj pojawić z szybką odpowiedzią. Wybierz numer po raz ostatni. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. No to kto wybrał numer razem ze mną? Na T. Mało odważne zwierzę, więc na pewno nie będzie to tygrys. To kto zdąży? Słuchajcie, no za chwilę będzie za późno. Reżyser już krzyczy, że powinnam pokazać odpowiedź na kartce, ale wtedy będzie już za późno na podawanie odpowiedzi przez was. Także jeżeli ktoś teraz wybiera numer, to mam nadzieję, że ma przygotowaną odpowiedź. Naprawdę nikt? Słuchajcie, ktoś musiał skojarzyć. Myślę, że bardziej prawdopodobne jest, że raczej wszyscy poszli spać o tej porze, niż że jest ktoś przed telewizorem i nie skojarzył, bo ktoś musiał skojarzyć. A ja naprawdę nie czekam na tłumy. Jedna osoba. Pół tysiąca do wygrania. To co? Słuchajcie, no ja czekam do ostatniej sekundy, ale i tak będę zmuszona pokazać rozwiązanie. Jeszcze ktoś zdąży. No niepotrzebnie czekacie na tę ostatnią chwilę, bo to szkoda przeczekać szansę na pół tysiąca. Gdybyśmy nie musieli kończyć programu, to na pewno jeszcze reżyser dałby nam jakąś szansę. Mimo, że jest w gorącej wodzie kąpany. No ale w tej sytuacji wyboru nie mamy. Czy ktoś jednak skojarzył, wie i wygra pół tysiąca? Bo jeżeli tak, to musi się teraz wydarzyć. Naprawdę, gdybym chciała, i tak nie mogę czekać dłużej. No, czy ktoś jednak wybrał numer? Może w tym momencie? Tylko ktoś, kto wie, jak brzmi odpowiedź. Bo nie mamy czasu na dogrywki.
Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, tchórz. No pewnie, że tak, znamy tę odpowiedź, oczywiście, że tak. Gratuluję serdecznie, 500 wędruje w pana ręce. Dobrej nocy, do jutra.